Premierowo film Legiony został wyświetlony w kinie Piast w piątek, 20 września. W Cieszynie Legiony można oglądać do 3 października. Jak się podobał film? Jakie wrażenia? Smutne wrażenie, bo takie te przeżycia wszystkie wojenne, ale bardzo ładnie zrobiony film. Tak ciekawie pokazane Legiony, no wątek miłosny tam wpleciony. No to całkiem fajnie się to oglądało, ale tak smutno. Ale muszę zapytać o Cieszyn. Pani widziała tam ten Cieszyn? Tak, zaglądaliśmy, tylkośmy nie widzieli naszego aktora. Bardzo, bardzo ładny film i wielkie przeżycie. To oni wywalczyli nam, że jesteśmy tutaj teraz. Jak ten Cieszyn wypadł? Ja bym powiedziała, że trochę więcej pomogło być, no ale był widoczny jednak w tym, ale tak, ciężki film. Byłem jako statysta, no czasami było trzeba wstawać już być tutaj o 7 rano do godziny 18. A jak to jest widzieć się później, bo widziałeś się, rozumiem, tak? Tak, widziałem się. Takie miłe uczucie, takie wspaniałe, że byłem trochę tak dumny z siebie. Klasa się też o mnie pytała, czy będę. Ja powiedziałem, nie wiem, czy reżyser tam... Cię nie wytnie. No właśnie, że mnie tam nie wytnie. A jak Cieszyn był pokazany? Za mało tego Cieszyna? Był ten Cieszyn? Ważne, że był. Mogło być więcej, no ale tak, po prostu coś wspaniałego. 20 minut. Jak jest masę godzin filmowych, to z tego pozostaje dosłownie cząstka. Trudno się było spodziewać, to z niewiedzy wynika, żeśmy być może mieli jakieś tam nadzieje, że coś tam zobaczymy. A młody przeleciał. Czyli ta sekwencja, jak on biegł, zdawało się, że to całe będzie w filmie. Nie, tylko ten bieg, on tam przeleciał, także zaznaczony był. Film piękny i to jest chyba jeden od dawien dawna historyczny film, dobrze zrobiony, wręcz z rozmachem amerykańskim. Mówię o dojrzałym kinie. I teraz jak sobie to uzmysławiam, to Legiony, a podtytuł dałbym Wojna i Miłość. Dostatecznie Cieszyn jest bogaty architektonicznie i ma niezwykły urok, że na pewno się zaznaczył w wyobraźni widzów. Nie ma dwóch zdań. A personalne nasze oczekiwania musimy odsunąć, bo całość była, przerastała wszystkie nasze wyobrażenia. Jak byłam w Cieszynie i trochę też przeglądałam się właśnie, jak jest kręcony film, to wydawało mi się, że więcej tych scen powinno być. Nie wiem, może się nie zmieściły, może na nie wszystko zwróciłam uwagę. Ale ogólnie rzeczywiście, tak jak mówię, takie emocje jeszcze są. Nie wiem, w kinie to tym bardziej myślę, że wrażenie jest większe niż gdyby się oglądało w telewizji. Ale tego Cieszyna taki niedosyt, tak? Tak, ale właśnie pamiętam, że właśnie tę scenę zwierzą tak zwaną właśnie, bo tutaj bohater główny zresztą ma takie nazwisko, powiedzmy, tak to można nazwać, to rzeczywiście to obserwowałam i to po prostu no, wyobraźnia właśnie, konfrontacja, to było dosyć takie ciekawe dla mnie osobiście właśnie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.